Szanowni Państwo, witając mistrza, zaśpiewaliśmy piosenkę. Czy możemy to powtórzyć? 200 lat? No to uwaga, 3, 4, 200 lat. 200 lat, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze 100, jeszcze 100, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Wielkie brawa dla mistrza. To 200, jeśli chodzi o te 200 lat, to nie tak. To najlepiej by było zaczynać 100 lat, a następna już to, żeby było jeszcze 100. I wtedy jest dobrze. Czyli mamy 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze 100, jeszcze 100, niech żyje, żyje nam. Jeszcze 100, jeszcze 100, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Brawo. I wszystkim, którzy kończą 75-80 lat, należy tak śpiewać. I tak będziemy śpiewać od dziś. Proszę usiąść. Witamy pana, cieszymy się bardzo. Umówiliśmy się przed wyjazdem, że spotkamy się z państwem po powrocie. Pani Ewa tutaj bardzo przeżywała. My też przeżywaliśmy, choć innego rodzaju emocje, ale kibicowaliśmy panu. Pierwsze wrażenia po latach, spotkanie znowu z tym rajdem, z tym mozołem, upałem, z tymi trudami, które tam czekają na zawodników. Jak pan to teraz odbiera? No nie, Kenia się bardzo poważnie zmieniła. Właśnie jest duży ruch w Kenii. Ludność wzrosła od mojego pierwszego przyjazdu w 1969 roku. To ponad pięciokrotnie, także w tej chwili jest ponad 50 milionów, a wtedy było gdzieś około 9 milionów. No ale to, co mnie spotkało, to dla mnie było ogromną niespodzianką. Bo nie sądziłem, że ja startowałem x razy i ostatni raz z żoną w 1997 roku, że taki będzie entuzjazm, ale to tylko z powodu, że już jestem stary, no bo 91 lat. Nieprawda. To nie wierzono po prostu, że jak taki stary może jechać po tych kamieniach, po tym wszystkim na takiej trasie. No i no było ogromne, dosłownie pozowanie do zdjęć to było chyba z 200 razy. No. No niesamowite. No jest taki film kręcony z tego, ta młodzież, te dzieci. No, no w ogóle entuzjazm w Kenii. No niesamowite, bo to wszystko się odbywało jednak, te poprzednie rajdy odbywały się z Kenii do Ugandy, do Tanzanii też i na obszarze całej Kenii. A tutaj to wobec takiego dużego jeziora właściwie, Naivasha, w miejscowości Naivasha i to było wszystko skupione, także niedaleko się dojeżdżało, no cały rajd miał 1200 km, niepełne 1200 km, a tych odcinków wyścigowych było 320 km, 18 odcinków wyścigowych, no więc nie było daleko, także mogli się Kenijczycy, a szczególnie młodzież zbierać i było nieprawdopodobny entuzjazm. No zwłaszcza, że jest ich teraz więcej, to miał kto kibicować, tak? Czyli rozumiem, że skoro wzrosła liczba mieszkańców, to i kibiców, bo dało się to na pewno odczuć. No to takich zebrania, powiedzmy, takich zgromadzeń kibiców nie widziałem w Kenii, jak tym razem. A proszę powiedzieć, jak odebrał pan całą tą stronę techniczną? Bo to też trochę inaczej już dzisiaj po latach wygląda. Zaplecze, te wszystkie zespoły, które wspierają kierowców. To takie miasteczka do sobie powstawały, to jest niesamowite, ten sport się bardzo, bardzo zmienił, ale to wszystko chodzi o pieniądze chyba, bo nie wiem o co tu może chodzić, no przecież to są ogromne koszty tego wszystkiego, to niesamowite jest, no. Przecież ten park zamknięty i te różne namioty i różne jakieś takie szałasy, które budowano, ogromne szałasy przy drogach, gdzie były bankiety urządzane i tak dalej dla tych kibiców, no to po prostu się w głowie nie mieści. A sam park obsługi technicznej, serwisowy był bardzo, bardzo kosztowny, bardzo duży. No. Panie Sobiesławie, ja chciałem zapytać o taką rzecz związaną z tymi odcinkami. Gdybyśmy porównywali te dni, wspominał pan w jednym z wywiadów, że sobota była, że mogła być najtrudniejsza. Czy faktycznie była? Tak, no piątek i sobota. Te dwa dni były bardzo, bardzo trudne. Niedziela już nie była taka trudna, bo w niedzielę było tylko 5 odcinków. Z tym, że zasadniczo to były 3 odcinki. 2 się jechało podwójnie, a jeden tylko jeden raz. I mniej więcej z jakimi prędkościami poruszały się samochody, zawodnicy?
No, największe prędkości to nawet pokazano, to powiedziano, miał to ten Japończyk, młody facet, który ma, ja nie wiem ile ma, 19-20 lat, miał 195. No to potężna prędkość, tak. I to pamiętajmy o tym, że to nie są drogi utwardzone, tylko to są drogi szutrowe. Nie, to była taka droga dosyć długa, bo gdzieś około mniej więcej 1500-1800 metrów i takie kolejny właściwie w takiej wiejskiej dróżce. Nie było mowy, żeby ktoś kogoś wyprzedzał i tak dalej. To była po prostu wyżłobiona jakaś tak trasa jak gdyby dla samochodów, ale też nierówna, także... No ja tam nie miałem więcej jakieś 150-155 może, no bo to było nie bardzo niebezpieczne, no, a on miał 195. No ale jakbyśmy tak podsumowali, na koniec powiedzieli, na koniec tego całego rajdu, to tak naprawdę on zakończył się w ten sposób z uwagi na zaniedbanie organizatora, czyli państwo z tego co czytaliśmy wysłali sygnał, że trasa jest nieprzejezdna, a organizator zbagatelizował ten sygnał. No nie, była taka sytuacja, że trasa była raz nieprzejezdna jak przyjechaliśmy na start. To już był odcinek zamknięty. Potem ten odcinek puszczono, no i właściwie to ten samochód, który jak dojeżdżaliśmy, który był przed nami, bo były dwa samochody takie, to już one, powiedzmy, zawiadomiły i myśmy też zawiadomili i wtedy dopiero się ukazała taka, bo w każdym samochodzie była specjalna taka kamera, no urządzenie takie i tam były pewne wymogi są, to są teraz przepisy tych rajdów, że trzeba nacisnąć pewien guzik, jeśli coś się dzieje i wtedy wiadomo, że i potem, że okej, okay, to znaczy, że jest niedobrze, ale jeśli chodzi o zdrowie, okej, okay, no i wtedy ewentualnie zamykają trasę. I zamknęli tą trasę i ukazuje się wtedy czerwona tablica, dosłownie tak. Czerwona ta, no, że nie wolno wtedy się ruszać, tablica, zamknięta trasa. No, tak. No ale niektóre te zawodnicy nie wiedzieli o tym, no i była dosyć trudna sytuacja. No myśmy mieli taką sytuację, że właśnie przed nami był samochód i no niestety, nie, jak dojeżdżaliśmy, to ugrzęźli w piachu. Ten samochód był już wyciągany przez ciągnik, przez samochód terenowy. Do nas podjechał samochód terenowy, też nas wyciągał, ale nas odczepił znowu i próbowaliśmy jechać i akurat utknęliśmy. On, ten samochód podjeżdżał, żeby nas wyciągnąć dalej, a w tym momencie z tyłu nadjechał samochód, który popełnił na takiej skarpie, bo była bardzo wąska droga i skarpy takie z piachu, może nie piachu, no właściwie tego, i na tą skarpę wyszedł i go przechyliło, także ja wtedy siedziałem w samochodzie, bo akurat pilota nie było, bo był przy tym samochodzie, który nas ciągnął, no i w tym momencie uderzył tyłem swoim w nasz te tylne koło, i przodem też zahaczył, także dosyć poważnie zniszczył nam ten samochód. No. Ale uderzenie było mocne, ale nie na tyle mocne, rozumiem, że nic się panu nie stało. No mnie się nic nie stało, ale stało się samochodowi, bo no tak. Koło poszło wykrzywione i nie można było tym samochodem już jechać niestety. No tak. Wielkie emocje i teraz pytanie, co z planami na przyszłość? Ja zapytam, czy ma pan plany, żeby startować w kolejnej edycji? Nie no, chciano koniecznie, żebym startował w przyszłym roku. Ale ja powiedziałem, że raczej w przyszłym roku to nie, ale w roku 2025 wystartuję. A potem myślę, że jak dożyję w 2030, to będę miał 100 lat, jeśli mogę jechać. My z panem pojedziemy. A tymczasem w oczekiwaniu na pana tutaj, zanim wysiadł pan z samolotu, rozmawialiśmy z panią Ewą i mówiła, że tych kilka dni trwało strasznie długo, prawda, pani Ewo? Strasznie długo, strasznie się dłużył czas. No bo to były krótkie odcinki, ale długie przerwy i w ogóle strasznie długo to rozłożone na parę dni. 6 dni właściwie, 4 dni, ale 5 dzień to niedziela. Pewnie gdyby pani siedziała na fotelu pilota, to krócej by trwało. Domyślam się, że nie tęskniłaby pani tak bardzo. To nie chodzi o tęsknotę, o po prostu lęk, żeby cało i zdrowo dojechał. Tego oczekiwaliśmy i tego życzyliśmy panu, kiedy spotkaliśmy się u państwa w biurze przed wyjazdem. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy się dzisiaj spotkać, że możemy o tym rozmawiać. Jesteśmy dumni z pana, panie Sobiesławie, i gratulujemy. To ogromne wyzwanie, ogromny sukces i duma dla nas wszystkich Polaków, że
startuje pan, że jedzie pan bardzo, i że nas pan reprezentuje. Bardzo, bardzo dziękuję. No chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, że ostatnio mieliśmy przyjęcie w mieszkaniu, w domu państwa Sapiechów. Eustachy Sapiecha, księcie, który nam bardzo, bardzo dużo pomógł już od 69 roku, kiedy startowałem. No niestety już nie żyje. Matka tych sióstr nie żyje, dwie siostry. I tam u nich było właśnie, zrobili takie przyjęcie, na którym przybył też nasz ambasador. No i mówił nam, opowiadał, że specjalnie powiedzmy jakieś tam sprawozdanie, czy list wysłał, czy maila do ministerstwa, że takiego entuzjazmu, jeśli chodzi o Polskę i o wyczyny w Kenii jeszcze nie było, a on już jest, zdaje się, 4 czy 5 lat. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Wielkie brawa jeszcze raz dla naszego mistrza. Cieszymy się, że pan wrócił, no i do następnego spotkania w takim razie, niekoniecznie przed kolejnym startem. Ja nie ukrywam, że trochę mnie nie daje spokoju ta sytuacja z tym, że pan powiedział, że to dopiero w 2025 roku, ale zakładam, że na rajdzie żubrów się widzimy. No jak będzie ten rajd żubrów, nie wiadomo, czy będzie. No jak będzie, no to z żoną jadę. Oczywiście. My też jedziemy. My też jedziemy, obiecaliśmy ostatnio, tak, no więc świetnie. Będziemy to stworzyli załogę. To się cieszę. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Naszym gościem specjalnym był dzisiaj pan Sobiesław i pani Ewa za Sadowie. Dziękujemy jeszcze raz za to spotkanie. A ja na koniec chciałem panu życzyć szerokiej drogi. Właśnie. Za kierownicą i w ogóle w całej działalności. Bardzo dziękujemy. Szerokiej drogi wzajemnie. Dziękuję.